Hej, cześć, siemano do wszystkich ludzi, z tej strony Robert, witam w kolejnym odcinku Swarminga. Dzisiaj będziemy odpalać Susika 19 i siać drzewo. Na tamtym polu już za wioską już posiałem. Tam w luzaku, tam będzie pszenica, a rzepaczek tutaj zaczęłam siać. A załączę odcinek. Rzepaczku dawno nie siałem, także odcineczku sobie trochę pojeździć. Na razie tyle na ten odcinek, zobaczymy jak się rozwinie sytuacja, może trochę poogarniamy świnki jeszcze, bo dawno też nie było odcinka z ogarnianiem zwierząt. Jeżeli nie zdążymy, to najwyżej napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli. A jeszcze wiem co będziemy robić. Raz, że świnki ogarnię. Przedawać, bo tutaj mijaczek, bo mamy już full. Udałoby sprzedać coś tam, bo już się nie mieszczę. A tutaj to właśnie jest tragedia na tym polu, jeżeli chodzi o kurki, bo ciemnik nie łapie i tak trzeba poprawić. Ale sobie później pojeżdżę z samym silnikiem. Jakoś tam jest warto. Bo nie było takich placków, bo akra jest po prostu. I idę dalej. No teraz właśnie jesień, to będzie dynamicznie się działo, bo roboty jest co niemiara. Z siewów zostało nam się jeszcze na tym polu obok udarstwa zasiać pszenicę. Będziemy w tym następnym sezonie lecieli posadzić pszenicę i kukurydzę. Bo jeszcze na tym polu, na którym będzie który był, jest teraz słonecznik, to będzie też zboże i to będzie jęczmień. Na tych dwóch polach pszenica, na tamtym jęczmień, tutaj kukurydza, tutaj rzepak. Rzepaku było licznie, że to było. Tak, chcę zdjęcie zrobię. Puszczam ciągleczka. Dobra, no i lecimy. Jeszcze do zrobienia bardzo ważną. Musimy zarobić pieniądze. Bo to generalnie o to w tym wszystkim chodzi. Żeby się moneta trzymała. Bierzemy sobie. Zakup. O, sobie to ziomeczek radzi nawet, patrzę. No ciekawe, to widzę, że to jest kultywatorowana
poprawnie wyrysamy silniki. Dziękuję. Cześć, Migna. Tak to zawsze dobrze. W sklepie. O, przewaliłem ścianę, dobra. Transport zwierząt i kupujemy. No, oto. Ja mam sobie szeroki. Kupuję sobie przyczepkę. Dobrze, chciałem. Świnek mamy sporo, trzeba dodawać. Kukułkę sprzedałem, a padło mi z głowy, żeby coś innego kupić. Bo ty ziomaczek akurat to mógłby skończyć. Będziemy mieli go na oku, całkiem niedaleko będziemy jeździli. Także luz. Otworzę. Bo to nieotwieralne. Dobra, myślę, że małe prosiaki sprzedamy. Idziemy sprzedawać. Dobra, małe prosiaki sprzedajemy. Kiepski. W takim razie swój. Te prosiaki dość mało, więc nie będzie podejrzewam. Zawsze coś. W sumie niedaleko mamy. Już mi wyjrzało po prostu, że po 3 świniaki mogę brać. Nam 1300. Spoko. Jak za takie małe prosiaczki. Mam przyczepę. Ja bym chociaż, żeby ta przyczepa gdzieś mi się zwróciła. Dobrze by było. Na razie tyle wystarczy. Będę sprzedawał, ale małe prosiaki. Bo wszystkie będą się prosić. Jak mi się wszystkie oproszą, to zostawię prosiaków. I po prostu. Zostawię prosiaków i kilka macior. I dalej będziemy to samo robili. Chciałbym po prostu poczekać, żeby mi się prosiły wszystkie maciory. Dzień maciur. Proszonych nie będę sprzedawał, tak? No bo... głupie. Nie wiem, dlatego też mi się...
się obroci i przedejść za droży i maciorę. Jeszcze małe świnki. Tak. No się przyrzepa nie zwróciła, jeszcze sporo brakuje, ale... Dwa kursy, sprawa załatwiona. Teraz ma 46, także na śmiało mogę się prosić, ale trzeba było pewnie poczekać dzień. I to jest sobie robimy. Patrzcie, ile jeszcze tutaj słomy. Nawet tutaj nie ruszyłem. A jeszcze słomy mam. Stąd to biorę cały czas. Jeszcze mam tutaj rządek mam. 9 bel. A? Nie wiem, czy widzę. Czy nie? Ile bel? Udało mi się. Jedna mi się sprzedała przypadkowo. Też są po 8000, bo mi się znudziło wozić, także... Nieźle tutaj się dzieje, dobra. Jeszcze chwilę tutaj, bo... Śpimy. Będzie się trochę zarobku, nowy nabytek, czyli odcinek udany. Jak zasieję do końca, jeszcze to będzie super. Jak nie, to sobie najwyżej skończę po odcinku. Chociaż wolałbym krótszy odcinek, bo wiadomo, dzisiaj jak to nagrywam z poniedziałek i powiem szczerze, chciałbym, żeby to wrzucić na dzisiaj, bo w zapasie nie mam nic, zazwyczaj nagrywam na poprzedniego dnia, na następny. Tak teraz się złożyło. Weekend i... No... Niestety, ale... Tak wyszło. To trudno. Krótszy odcinek, krócej się wrzuca. Szybciej go zobaczycie. Także może co, ja tutaj ustawię chyba sobie... pracownika. No... Będzie szybciej odcinek. Faktycznie to jest jakiś... Tak. Z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, jak wam się podoba odcinek. Subika, trzymajcie się ciepło, cześć.